Jest coraz bardziej pożądany i wciąż zyskuje na wartości. Nasze cyfrowe ja, tak zwana tożsamość cyfrowa, czyli dane, nie tylko te podstawowe jak imię czy nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu, ale i zapis tego, co robimy w sieci, czyli odwiedzane strony, pobierane pliki, klikanie na reklamy, lajki oraz zamieszczane przez nas w internecie treści, takie jak zdjęcia, wpisy na blogach czy komentarze. Obecnie pewną walutą, tym, co jest cenne w internecie, jest właśnie tożsamość. Jest, są dane, jest ta tożsamość internetowa. Od wielu lat szereg serwisów jest oferowanych online za darmo, natomiast dane, które firmy mogą pobierać, użytkować je następnie w celu prowadzenia swojej działalności, ewentualnie dzielenia się tymi danymi z potencjalnymi reklamodawcami, są, są tym pieniądzem, są tym, z czym de facto płacimy za korzystanie z. Usług online w obecnym społeczeństwie informacyjnym. Ilość danych cyfrowych na nasz temat gromadzonych w sieci wzrasta. To skutek popularyzacji mediów społecznościowych. Według prognozy Boston Consulting Group do 2015 roku będzie z nich korzystała jedna czwarta mieszkańców globu. Zyski dla europejskiego sektora publicznego i prywatnego z przetwarzania w internecie danych na temat konsumentów do 2020 roku szacowane są na 330 miliardów euro. To y, oczywiście służy tym firmom, bo y, te firmy mogą y, zwiększać dzięki temu sprzedaż, ale służy również nam, ponieważ toż ten za czas. Pozwala dopasować lepiej ofertę do potrzeb konsumenta. Dlatego takie, taka działalność jest korzystna w długim okresie dla całej gospodarki. Internauci mają jednak obawy co do bezpieczeństwa ich danych w sieci. W Polsce obowiązują przepisy, w ramach których administrator ma obowiązek informowania użytkowników o polityce przetwarzania informacji. Firmy powiadamiają nas o wykorzystywaniu tzw. plików cookie. Internauci często jednak nie czytają komunikatów administratora. W przypadku wyszukiwarek, m.in. Google, nasze dane są przetwarzane automatycznie. Możemy o tym przeczytać zapoznając się z regulaminem. Każdy podejmuje tę decyzję indywidualnie, czy na danych stronach będzie tą politykę prywatności, prywatności czytał czy nie. Unia Europejska od ponad dwóch lat pracuje nad stworzeniem bardziej transparentnych ram prawnych określających zasady przetwarzania danych w internecie. Przepisy mają wejść w życie w 2016 roku. Internauta będzie mógł między innymi zażądać skasowania swoich danych. Zaproponowano, żeby osoby miały takie wyraźne, wyraźne prawo do tego, żeby żądać, żeby administrator danych Firma, przedsiębiorca, instytucja, która przetwarza ich dane, wykasowała te dane. Oczywiście nawet najbardziej transparentne ramy prawne nie wykluczają ryzyka nadużyć. Istnieje ryzyko tego, że te dane mogą być wykorzystywane w innych celach, że nie będziemy o tym wiedzieli, że będą to dane, którymi przedsiębiorcy będą dzielić się między sobą, nawet z instytucjami publicznymi. Więc te zagrożenia istnieją, ale jednocześnie prawo stara się te zagrożenia, zagrożenia minimalizować. Oczywiście każdy może działać wbrew prawu. Podstawą bezpieczeństwa danych przetwarzanych w sieci jest świadomość klienta, bez której najlepsze prawo nie zadziała. Wszyscy przetwarzają, tylko problem polega na tym, że im więcej tego przetworzenia jest, tym większa musi być nasza świadomość jako uczestników sieci, jako ludzi, jako obywateli. I jasne reguły. Nie wystarczy, że będą regulacje. Klient musi również je rozumieć. Czyli musimy być świadomi, że warto czytać regulaminy, że warto czytać zasady. I na tej świadomości, na tej edukacji właśnie nam zależy.